Podczas trwającego 4 lata śledztwa Kazimierz Moczarski, autor rozmów z Katem, doświadczył 49 rodzajów tortur stosowanych przez Urząd Bezpieczeństwa. Nie ulega wątpliwości, że sadystyczni śledczy stosowali ich znacznie więcej. Stanisław Sojczyński dwukrotnie opracował plan zdobycia więzienia w Radomsku. Za wyczyn z 1943 roku otrzymał Krzyż Srebrny Virtuti Militari. Za akcję z kwietnia 1946 roku nieoficjalny tytuł wroga publicznego numer 1. Twórca konspiracyjnego Wojska Polskiego przeszedł brutalne śledztwo pod okiem Mieczysława Moczara w Elmykoły Dębko. Skazany na śmierć został stracony w lutym 1947 roku, ciała nie odnaleziono. Dla władzy ludowej nawet dzieci były niebezpieczne. Janusz Żubryt w wieku 5 lat został powtórnie aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa za współdziałanie z bandą Narodowych Sił Zbrojnych. Jego rodziców Antoniego i będącą w 8 miesiącu ciąży Janinę zabił strzałem w tył głowy agent UB Jerzy Wałlin. Późniejszy reżyser i publicysta zmarł nieosądzony w marcu 2015 roku. Bohater wojny bolszewickiej, uczestnik kampanii wrześniowej, ochotnik do Auschwitz, a po stworzeniu obozowego ruchu oporu uciekinier. Powstaniec warszawski i żołnierz drugiego korpusu, uważany za najodważniejszego człowieka podczas II wojny światowej. Przeszedł okrutne śledztwo prowadzone przez Eugeniusza Chińczaka. W rozmowie z żoną Pilecki stwierdził, Oświęcim to była igrawka. Witold Pilecki w pokazowym procesie został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonał w marcu 1948 roku metodą sowiecką, strzałem w tył głowy, kat z Mokotowa Piotr Śmietański. Ciało pogrzebano na tak zwanej łączce. Fajga Mindla, bardziej znana jako prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej Helena Wolińska, odpowiedzialna była za zbrodnie komunistyczne, między innymi nadzorowała śledztwo przeciwko generałowi Fildorfowi. Po marcu 1968 roku przebywała w Wielkiej Brytanii. Rząd brytyjski odrzucał wnioski o ekstradycję, a wydany za nią europejski nakaz aresztowania nie został wykonany. Zmarła w Oksfordzie w 2008 roku. Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, była sanitariuszką 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. 17-latka mimo tortur w gdańskim UB nikogo nie wydała. "28 sierpnia 1946 roku Inka wraz z Zakończykiem stanęła przed plutonem egzekucyjnym. Przed śmiercią zdołała krzyknąć: Niech żyje wolna Polska, niech żyje Łupaszko! Tydzień przed śmiercią Stalina po sfingowanym procesie legendarny szef KDW Armii Krajowej, generał August Emil Fildorf, pseudonim Nil, został powieszony w więzieniu na Rakowieckiej. Komunistyczni oprawcy pod osłoną nocy zakopywali swoje ofiary na cmentarzach i w wielu niepoznanych jeszcze miejscach. Książę poetów Zbigniew Herbert pisał: Musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę. Od kilku lat zespół doktora Krzysztofa Szwagrzyka z Instytutu Pamięci Narodowej przywraca bezimiennym ich imiona. Po 18 latach konspiracji sierżant Józef Franczak, pseudonim Lalek, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz AK i WiN, zginął w walce z obławą jako ostatni niezłomny.
Na polecenie prokuratora ciało zostało pozbawione głowy.